Wyobraźcie sobie tą idealną pizzerię Freddy'ego Fazbera, której reklamy lecą w telewizji. Pizzeria, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Która jest absolutnie miło przyjmowana przez wszystkich i absolutnie nie jest zła pod jakimkolwiek kątem. Plus wszyscy, którzy znajdują się wewnątrz, są absolutnie bezpieczni w 100%. Here, unlock this door. Jesteś z ochroniarzami czy serwisantami, którzy odpowiadają chociażby za utrzymanie robotów czy tutaj animatroników w dobrym stanie. No, może poza tym jednym, to był jeden z tych kilku incydentów, które miejsce miały w tej placówce. Aczkolwiek będąc szczerym, poza tym z Chiką, no niby był tam jeszcze jeden incydent. Incydent 6 listopada 1987 roku powiązany z Mangle, który doprowadził bezpośrednio do zamknięcia tej placówki. Przynajmniej w ten sposób ta historia przedstawiała się w taśmach VHS FNAF-a stworzonych przez gości z kanału The Dark Lord K. Na tym kanale znajdziecie się naprawdę bardzo sporo FNAF-owych VHS-ów, a film z incydentem z Mangle jest według mnie jednym z tych najlepszych, ale jednocześnie najbardziej przerażających. I wyjaśnieniem właśnie tego VHS-a zajmiemy się dokładnie w dzisiejszym odcinku. Cześć wszystkim, z strony Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie i nim zaczniemy, tak, znowu spadł mi obraz, w związku z czym... Nie chcemy się tego gówna znowu... W związku z czym, jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł co do tego, co mogę zawiesić na tej ścianie, to napiszcie o tym w komentarzach na dole, a komentarz, który zdobędzie największą liczbę polubień, wygrywa i to coś powieszę na ścianie. Nie wiem, jakiś obraz, zdjęcie, tablicę, nie wiem, dajcie coś głupiego, będzie śmiesznie jak tam będzie wisieć coś głupiego, nie? Czasem dzisiaj zajmujemy się kolejnym VHS-em FNAF-a i opowiada o incydencie z listopada 1987 roku, który dotyczy Mangle i jest bardzo, bardzo mroczny, ale o wszystkim dowiecie się już za moment. Nim zaczniemy, wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie. Bardzo chciałbym tam dobić 10 tysięcy followów, więc proszę, wspomóżcie kolegę. Dziękuję ślicznie. Tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Wszystko zaczyna się od informacji, iż taśma, którą za moment zobaczycie, została zrekwirowana przez FBI w celu przeprowadzenia śledztwa. Dokładnie sprawa związana z taśmą zyskała numer 67432, a cały incydent miejsce miał we Freddy's Juniors w Utah w Stanach Zjednoczonych, dokładnie pomiędzy 16 a 14 listopada 1987 roku. I tak, na logikę, jest to restauracja FNAF-a dwójki, czyli druga odrodzona Freddy Fazbear's Pizza. I do czynienia mamy tutaj z morderstwem pierwszego stopnia, atakiem, próbą zabójstwa przy użyciu kontrolowanych robotów, czytaj animatroników. Natomiast według nich morderca pozostaje nieznany. W tamtym czasie 25-letni Joseph Brown został odnaleziony martwy w biurze ochroniarza. W okolicy klatki piersiowej miał kilka śladów dźgania. Autopsja wykazała, że zginął przez cięcie mięśnia serca przez ostry hak. Hak ten należał do robota znanego jako Toy Foxy, czytaj Mangle, który został wyprodukowany przez firmę Afton Robotics. Jednakże jeszcze nim przejdziemy do głównej części odcinka, czytaj po prostu tego filmu, jeżeli jesteś ortodoksyjnym fanem FNAF-a i akceptujesz tylko to, co dzieje się w grach, to ten film może być dla ciebie dosyć ciężki, ponieważ VHS FNAF-a są stworzone przez fanów i absolutnie nie należą do głównego kanonu, przez co pewne rzeczy mogą się różnić, nazwiska bohaterów mogą się różnić, czy postaci. Na przykład tutaj Mangle jest naprawiona i to ona odpowiada za... Nie mogę spoilerować. No, w każdym razie wiecie, o co chodzi. Przejdźmy już do sedna. Wszystko zaczyna się 5 listopada 1987 roku, godziny 23:35, kiedy tuż przed swoją zmianą ochroniarską, kiedy pizzeria jest już zamknięta, niejaki Jack stara się złożyć Mangle do kupy, ponieważ dopiero została rozłożona przez dzieci, które właśnie tego samego dnia bawiły się w placówce na jakimś przyjęciu. W każdym razie, imiona naszych ochroniarzy to Joseph i Jack i ich nie było w oryginalnym FNAF-ie dwójce? Ale jak chcecie jakoś podpiąć, to niech będzie, że to jest Shadow Freddy i Shadow Bonnie, ale nie, nie są. Jednocześnie Jack z Josephem dyskutują na temat pozbycia się Mangle i zastąpienia jej jakąś inną postacią. Jack jednocześnie twierdzi, że z Toy Foxy, czytaj z Mangle, coś jest mocno nie tak i poniekąd nawet boi się tej postaci. Jak widać, ma czego. Jednocześnie w tej wersji historii Mangle jest jedyną postacią, która może chodzić po stołach w okolicy dzieci podczas kolacji czy przyjęć urodzinowych. Głównie dlatego dzieciaki tak bardzo ją uwielbiają.
Natomiast ochroniarze mają co do niej trochę inne zdanie, ponieważ chociażby jej zasilanie włącza się samo. I to jest dziwne, aczkolwiek oboje po prostu nie powinni wierzyć w duchy. Jack jednocześnie twierdzi, że jest dosyć zmęczony i czuje się trochę słabo. Ponadto jest to jego już piąta noc w tym miejscu, a Joseph stwierdza, że w sumie może przejąć jego obowiązki na czas tej jednej nocy, żeby ten trochę sobie odpoczął. So, let's just go home and get some rest. See you tomorrow, Jack. Tak więc wymęczony Jack idzie do domu, a Joseph przejmuje jego pracę i zasiada w biurze, będąc w pizzerii zupełnie samemu. Jednocześnie stwierdza, że jest to idealny moment, aby poinformować o tym wszystkim swojego szefa, Williama Aftona. Hello? Hey, boss, it's me, Joseph. Just calling to let you know that I'm taking Jack's place for tonight. He felt really under the weather earlier, so I sent him home. He can have my day shift for tomorrow. Well, are you going to show up tomorrow then? I can't. I have an appointment with my cardiologist. Okay, I'll be sure to write that in the logs. Alright, that sounds good. Are all the doors locked? Yeah, the doors are locked and secured. Flashlight there in the office? Mask is here. Który jak widać nie jest zbytnio zachwycony faktem, że to nie Jack tym razem pracuje w placówce, tylko Joseph, i zadaje mu kilka dość niewygodnych pytań, takie czy drzwi są zamknięte, czy ten ma latarkę oraz maskę. Plus czy na kamerach nie dzieje się nic złego. Tak się składa, że w sumie nic dziwnego za bardzo nie ma tam miejsca, no gdyby nie fakt, że w pewnym momencie Mangle tak jakby patrzy się w kamerę, aczkolwiek później wraca do swojego zwyczajnego stanu, co Joseph zauważa, ale stwierdza, że tylko mu się przecież zdawało. Później rozmowa się kończy i Joseph zostaje już w tej placówce zupełnie samemu, po czym stwierdza, że w sumie ogarnie jeszcze, czy zasilanie Mangle na pewno jest wyłączone, a więc zrobi najmądrzejszą rzecz, jaką mógłby w ogóle zrobić, czyli wybiera się prosto do Mangle. I okazuje się, że o dziwo jej zasilanie jest wyłączone, ale w placówce tak jakby był ktoś jeszcze, ponieważ Joseph słyszał czyjeś kroki. Ale jak zapewne się już domyślacie, nikogo tam nie było. Ostatecznie Joseph wraca do swojego biura, ponieważ z Mangle wszystko w porządku. Następnie będzie w cudzysłowie chillował sobie przez pewien czas, aż do godziny 1:18, kiedy to postanowił sprawdzić jeszcze raz, czy z Mangle, aby na pewno wszystko w porządku. Jak się okazuje, Mangle wstała. Wówczas pierwsze nagranie, to pochodzące z kamery ofiary, czytaj Josepha, zakończyło się, ale niedługo rozpocznie się ponownie. Ponieważ w tym momencie widzimy już nagranie z kamer zarejestrowane o godzinie 1:21. Kamera przedstawia miejsce, w którym znajdowała się Mangle, a w tle słyszymy przerażonego Josepha, który próbuje dodzwonić się do Jeremiego, aby ten jakkolwiek mu w tej sytuacji pomógł. To jest Jeremy. Oh, thank fucking god you answered. Oh. Whoa. Is everything okay? I can't stay on the phone for very long. I have to maintain the parking lot here at the mall. Fuck. I'm looking at the cameras right now, and she's standing up on her own. Po krótkiej rozmowie o godzinie 1:23 kamera nagle wysiada, aczkolwiek później po zresetowaniu okazuje się, że Mangle się poruszyła i teraz stoi bliżej wyjścia. Jednocześnie wpatruje się w kamerę, a Joseph jest coraz bardziej przerażony, a Jeremy
nie radzi mu najlepszych rzeczy. Po chwili Jeremy stwierdza, że zadzwoni do swojego szefa i postara się przyjść do Josepha, żeby jakoś mu pomóc i że zobaczą się dopiero za kilka godzin. Joseph jest bardzo przerażony w tej sytuacji, tym bardziej w momencie, kiedy Jeremy się rozłącza, a nagle Mengele rusza i biegnie w jego kierunku. I'm on my way now. I'll see you in a few hours. Don't leave me! Jeremy! Help me, Jeremy! Help me, please! Joseph opuszcza swoje biuro. I tak, gdyby on w tamtym momencie znalazł się w pizzerii Snuffa 1, to miałby drzwi. Ale jak już to dwójka, to nikt o drzwiach tam nie pomyślał, więc kolega ma dość pograne. Aczkolwiek jednocześnie on zapomniał o tym, że gdyby założył maskę, to by kuźwa przeżył, bo tak działa FNAF 2, więc kolega musi się jeszcze sporo nauczyć. W każdym razie ty zostaw suba na kanale, ponieważ lecimy po 400 tysięcy, a na kanale być może pojawić się będzie więcej tego typu filmów o kasetach VHS FNAF-a. Będzie fajnie. I stara się znaleźć wyjścia, jednocześnie jakkolwiek przeżyć, omijając Mengele. Problem w tym, że to Mengele znajduje jego, a nie on ją. W tamtym momencie Joseph umiera. Aczkolwiek to jeszcze nie koniec, ponieważ następnie słyszymy Jeremiego, który z piskiem opon podjechał pod pizzerię, żeby uratować swojego kolegę. Joseph! Joseph! Are you okay? Następnie wchodzi do pizzerii i odnajduje martwego Josepha leżącego tuż przy wyjściu z pizzerii. Jeremy dzwoni po pogotowie. Pogotowie następnie przyjechało do Freddy's Juniors. Odnaleziono Jeremiego żywego, ale leżącego na podłodze, absolutnie zszokowanego widokiem martwego Josepha, a kilka tygodni później Freddy Juniors zostało zamknięte. Morderca Josepha dalej pozostaje na wolności i wciąż pozostaje nieznany. I w ten mocno przygnębiający, ciężki, smutny sposób wszystko dobiega końca. No, to było smutne, aczkolwiek sam VHS był naprawdę świetny i dajcie coś w komentarzach, co wy sądzicie na jego temat. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej omówień taśm VHS FNAF-a ode mnie, to piszcie o tym w komentarzach na dole. Bardzo chętnie zajmę się całą resztą, wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie.